Tutaj Tadeusz Kołodziej, prawnik. I don't know how it's going on with our family. I don't have any contact with them. It's like a jail. Proszę przekazać się. Przemoczeni i skrajnie wyczerpani uchodźcy z Afganistanu poprosili o azyl w Polsce. Jednak strażnicy graniczni z Narewki, zamiast wszcząć procedury zgodne z konwencją genewską, w nocy wywieźli mężczyzn do rezerwatu ścisłego w Puszczy Białowieskiej. Następnie wyrzucili ich na Białoruś. Sąd uznał działania Straży Granicznej za nielegalne. Teraz Afgańczycy wytoczyli proces przeciwko Polsce i domagają się zadośćuczynienia. Panie komendancie, czy pan równie jest odważny w momencie, kiedy podejmuje pan decyzję albo bierze udział w wyrzucaniu ludzi na Białoruś? Czy po to pan zakładał mundur strażnika granicznego, żeby właśnie w takim czymś brać udział? Nie gryzie pana sumienie? Czy wie pan, ile osób umarło po stronie polskiej, też po stronie białoruskiej na skutek tych wywózek? Adwokat Grzegorz Wilga, jestem pełnomocnikiem cudzoziemców w sprawie zadośćuczynienia za niesłuszne zatrzymanie. Wcześniej toczyło się postępowanie w sprawie zbadania legalności zatrzymania tych cudzoziemców. Sąd rozpatrujący tę sprawę stwierdził, że zatrzymanie było niezasadne, nieprawidłowe i nielegalne, co otworzyło drogę do starania się o zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie. Najważniejszą sprawą jest uzyskanie stwierdzenia, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za niezgodne z prawem działanie funkcjonariuszy Straży Granicznej. W sierpniu 2021 roku oni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Cudzoziemcy twierdzą, że składali wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej w Polsce, na co są dowody. Funkcjonariusze Straży Granicznej twierdzą, że takie wnioski nie były składane. Zostali po zatrzymaniu przewiezieni do placówki Straży Granicznej, a następnie w godzinach nocnych odwiezieni z powrotem na granicę w celu uzyskania powrotu na terytorium Białorusi. Dokładnie jakiej kwoty odszkodowania? 80 tysięcy złotych. Za jednego człowieka? Tak. Wezwaliśmy karetkę, bo jeden z nich miał po prostu tak opuchnięte, przemoknięte stopy, że nie mógł chodzić. No, byli w ciężkim stanie generalnie, przemarznięci, przemoknięci. No i poprosili nas o ochronę międzynarodową. Przyjęliśmy od nich pełnomocnictwa. I no, wysłuchaliśmy ich historię, która niestety była przerażająca. Była jednym z wielu świadectw pushbacków, które mają miejsce na granicy polsko-białoruskiej już prawie od 2 lat. Sąd pozwolił na rejestrowanie zeznań zastępcy komendanta placówki Straży Granicznej, odpowiedzialnego za wywózkę Afgańczyków. Jednak funkcjonariusz nie zgodził się na publikowanie jego danych. Dlatego nie mogę pokazać jego twarzy. Głos zastępcy komendanta też został zmieniony. Proszę powiedzieć, czy pan wie, w jakiej sprawie pan został wezwany? Tak, wiem, w jakiej sprawie zostałem wezwany. Czy pamięta pan okoliczności zatrzymania bądź spotkania z wnioskodawcami? Pamiętam te okoliczności. Pamiętam okoliczności. Proszę powiedzieć, co pan pamięta. Pod koniec sierpnia 2021 roku funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Narewce ujawnili w rejonie działania placówki 3 cudzoziemców, jak się później okazało, obywateli Afganistanu. Ta informacja została przekazana w systemie dowodzenia kierownikowi zmiany. W ówczesnym czasie był to dyżurny operacyjny placówki. W ówczesnym czasie to stanowisko miało nazwę dyżurny operacyjny placówki.
Dyżurny operacyjny placówki niezwłocznie informację zgłosił, zameldował komendantowi placówki. W tym czasie komendant placówki był na usprawiedliwionej absencji i w tym czasie obowiązki komendanta sprawowałem osobiście. Po otrzymaniu tej informacji skontaktowałem się telefonicznie z moim bezpośrednim przełożonym, komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Komendant, mój przełożony, po otrzymaniu meldunku i wysłuchaniu okoliczności sprawy polecił doprowadzić te osoby do pomieszczeń placówki. A następnie polecił zrealizować postanowienia, jakie wynikają z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ograniczenia ruchu lub zamknięcia ruchu w określonych przejściach granicznych. To jest przy braku dodatkowych przeciwwskazań doprowadzenia tych osób, zawrócenia tych cudzoziemców do linii granicy państwa. Do zawrócenia tych osób do linii granicy państwa. Zgodnie z literą obowiązującego prawa. Takie polecenie wydałem telefonicznie dyżurnemu operacyjnemu placówki, który, jak wcześniej wspomniałem, w systemie dowodzenia wydał polecenie funkcjonariuszom i niezwłocznie, jak tylko to było możliwe, te osoby zostały doprowadzone do linii granicy państwa w terytorialnym zasięgu działania placówki w Narewce. Dodam, iż nie był to dzień urzędowania komendanta placówki, wówczas przybywałem w miejscu swojego miejsca zamieszkania. Stąd też kontaktowałem się. Nie był to dzień urzędowania, przebywałem w miejscu zamieszkania, skąd dowodziłem? Wszelkie decyzje podejmowałem na podstawie informacji, które otrzymywałem od swojego podwładnego. Wszelkie decyzje, skąd też? Wszystkie decyzje podejmowałem na podstawie informacji. Byłem na tę okoliczność również, zeznawałem również w Sądzie Rejonowym w Bielsko-Podlaskim Wydział, jeśli dobrze pamiętam, 3 Karny w Hajnówce. Jak sądzę, wyjaśniłem wszystko i wówczas odpowiedziałem na wszelkie pytania sądu. Od tego czasu w mojej ocenie pojawiły się nowe okoliczności. Nic więcej do dodania w tej sprawie. W chwili obecnej oczywiście nie mam do dodania. Wobec braku szczegółów odczytano zeznania świadka z karty 223 do 224, akt sprawy 7KP 203/21 Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, 7 Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce. Wówczas pan powiedział tak, to był 13 stycznia zeszłego roku. Pełnił funkcję zastępcy komendanta PSG w Narewce. W dniu 29 sierpnia 2021 roku nie nastąpiło zatrzymanie cudzoziemców, a jedynie ujawnienie w terytorialnym zasięgu placówki w Narewce. W chwili obecnej nie posiadam wiedzy na temat miejsca ujawnienia cudzoziemców. Zdarzenie miało miejsce około 5 miesięcy temu. Ja osobiście podjąłem decyzję o przewiezieniu cudzoziemców z miejsca ich ujawnienia do PSG w Narewce. Nie pamiętam, w jakim składzie patrol dokonał tych czynności. Podstawowym powodem przewiezienia ich do placówki było zebranie dodatkowych informacji na temat okoliczności pobytu cudzoziemców w strefie przygranicznej. Z informacji, które uzyskałem od dyżurnego operacyjnego placówki, cudzoziemcy nie posiadali dokumentów wjazdu na terytorium Polski. Funkcjonariusze po ustaleniach, że osoby te dokonały przekroczenia granicy państwowej z terytorium Republiki Białoruś do Polski poza przejściem granicznym, przekraczając granicę w miejscu niedozwolonym, zaopatrzyli cudzoziemców w jedzenie, napoje, suche ubrania, ustalili, czy jest im potrzebna pomoc medyczna. Taka pomoc medyczna nie była wymagana, nie udzielano pierwszej pomocy. Cudzoziemcy byli wyczerpani podróżą, którą odbyli, byli zmęczeni. Dlatego też przez
czas określony byli zmuszeni pozostać w pomieszczeniach placówki. Z tego, co pamiętam i co mi przekazano, to była to świetlica. Było to pomieszczenie dostępne. Pamiętam, że to był dzień wolny od pracy. Ja tego dnia osobiście nie przebywałem na terenie placówki. Kontakt z funkcjonariuszami miałem jedynie telefoniczny. Pomieszczenia określone w nadesłanych materiałach wideo jako cela 1-3 są to pomieszczenia w placówce funkcjonujące jako tak zwany PDOZ, czyli pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Natomiast w tamtym czasie te pomieszczenia formalnie nie zostały uruchomione jako pomieszczenie dla osób zatrzymanych. W sytuacji, gdy to pomieszczenie funkcjonuje formalnie jako pomieszczenie dla osób zatrzymanych, to wtedy funkcjonuje tam określony reżim dla osób zatrzymanych. Cudzoziemcy nie mogli swobodnie opuścić naszej placówki, ponieważ byli w trakcie trwania czynności wyjaśniających. Decyzję podjąłem ja osobiście o dalszym losie cudzoziemców. Decyzja była o zawróceniu cudzoziemców do linii granicy w ramach realizacji obowiązującego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. 20 sierpnia rozporządzenie to zostało znowelizowane poprzez dodanie przepisu, który nakazuje niezwłoczne doprowadzenie cudzoziemca, który przekroczył granicę państwową wbrew obowiązującym przepisom, do linii granicy państwa. Z informacji, które uzyskałem, to cudzoziemcy mogli być poddani tej procedurze, gdy odpoczęli po północy, to jest 30 sierpnia 2021 roku. Decyzja o miejscu doprowadzenia do punktu linii granicy państwa jest podejmowana na bieżąco przez dyżurnego operacyjnego placówki, który ma bieżącą informację na temat sytuacji na odcinku linii granicy państwowej. Informuje o tym bezpośredniego przełożonego. Nie pamiętam, kto wtedy był dyżurnym operacyjnym. W tamtym czasie obowiązywał system pracy 12-godzinny, ale nie jestem pewny tego faktu. Później obowiązywał system pracy 24-godzinny. Dokładnie który system obowiązywał w tej konkretnej sytuacji, nie jestem w stanie podać. Zmiana dyżurnego operacyjnego mogła nastąpić albo o 20.30, albo o 9.00. Cudzoziemcy w trakcie pobytu w placówce nie podpisywali żadnych dokumentów. Z informacji, które uzyskałem od dyżurnego operacyjnego, jeden z cudzoziemców porozumiewał się w języku angielskim w podstawowym zakresie. Jeden z funkcjonariuszy na pewno również porozumiewał się w języku angielskim. W tamtym czasie ze strony cudzoziemców nie było deklaracji o chęci złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski. Z informacji, które uzyskałem na miejscu zdarzenia ujawnienia cudzoziemców, przebywało kilka osób, obywateli polskich. Te osoby przekazały informację dla funkcjonariuszy, że jedna z tych osób będzie pełnomocnikiem dla cudzoziemców. Stosowne dokumenty zostały przez cudzoziemców podpisane i w przypadku podjęcia czynności określonych administracyjnie będą ci cudzoziemcy reprezentowani. Natomiast takie dokumenty, o których była mowa, nie zostały funkcjonariuszom przekazane. Potwierdzam, że mogła mieć miejsce sytuacja, że osoba, która przedstawiała się jako pełnomocnik cudzoziemców, nie została wpuszczona na teren placówki Straży Granicznej. W sytuacji, gdy poza urzędowymi godzinami zgłaszają się osoby, dyżurny operacyjny placówki kontaktuje się ze swoim przełożonym, w tym przypadku ze mną, albo z dyżurnym operacyjnym podlaskiego OSG. W takim przypadku nie wykluczam, bo nie pamiętam takiej sytuacji, ale nie wykluczam, że wtedy skontaktowałem się z komendantem podlaskiego OSG, czyli z moim bezpośrednim przełożonym i zgłosiłem tę sytuację. Jeżeli osoba nie została wpuszczona, to na pewno wynikało to z bezpośredniego polecenia mojego przełożonego, czyli komendanta podlaskiego OSG. Jednocześnie informuję, że wobec informacji, które uzyskałem i wobec faktu, że wobec wskazanych cudzoziemców nie były prowadzone żadne czynności administracyjne z zakresu ustawy o cudzoziemcach, czy też czynności karne wynikające z KPK, dopuszczenie do kontaktu osób postronnych z cudzoziemcami znajdującymi się w dyspozycji Straży Granicznej oraz na teren placówki objęte jest swego rodzaju reglamentacją, reżimem, potrzebą uzyskania zgody. To wszystko, co pamiętam w tej sprawie. Na pytanie, przepis, który został wprowadzony do obiegu prawnego i rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych nie reguluje w żaden sposób ani nie wskazuje na czas, kiedy cudzoziemiec ma być doprowadzony do linii granicznej. Czynność doprowadzenia do linii granicznej została wykonana niezwłocznie, czyli w momencie, kiedy cudzoziemcy byli w stanie uczestniczyć w tej czynności. Wszelkiego rodzaju czynności w zakresie doprowadzenia do linii granicy państwa polegają na tym, że cudzoziemiec musi się podporządkować takiemu wezwaniu do tej czynności, ale jednocześnie przede wszystkim musi być we właściwym stanie psychofizycznym, musi być świadomy tego i być we właściwym stanie zdrowotnym, gdyż musi być faktycznie doprowadzony. Następuje to poprzez dowiezienie środkiem transportu Straży Granicznej, następnie w określonych przypadkach doprowadzony bezpośrednio do linii granicy musi być zdrowy i wypoczęty.
nie wykonuje się takich czynności przy użyciu środków przymusu bezpośredniego, biorąc to wszystko pod uwagę, czynność doprowadzenia do granicy, która musi być zrealizowana niezwłocznie po ujawnieniu, nie mogła być wykonana bezpośrednio po ujawnieniu, czyli w dniu 29 sierpnia, z uwagi na to, że funkcjonariusze zgłosili mi, że cudzoziemcy są wyczerpani, mają mokre ubranie. Proszę odnieść światło. Proszę powiedzieć, na jakiej podstawie stwierdzono, że ci cudzoziemcy nie mają żadnych obrażeń pod ubraniami na przykład? Wysoki Sądzie, każda procedura, która dotyczy kontaktu funkcjonariusza z cudzoziemcem, w tym konkretnie przypadku cudzoziemcem podejrzanym o przekroczenie granicy wbrew obowiązującym przepisom. Cudzoziemcom, który jest wprowadzany do pojazdu służbowego i wprowadzany do pomieszczeń służbowych, jest poprzedzona tak zwanym sprawdzeniem prewencyjnym. Nie jest to procesowe przeszukanie, jest to sprawdzenie mające na celu wyeliminowanie sytuacji, w której ta osoba mogłaby mieć niebezpieczne przedmioty. W tym konkretnym przypadku dotyczącym tych cudzoziemców dodatkowo sprawdzenie, czy posiadają lub nie posiadają obrażeń, które mogłyby wskazywać na potrzebę zabezpieczenia medycznego. Praktyka nasza wskazuje, że osoby nie zgłaszają funkcjonariuszom, że mają obrażenia z różnych przyczyn. Dopiero w trakcie takiego sprawdzenia prewencyjnego ujawniamy i wówczas wzywamy pogotowie. Tak? I podejmujemy inne określone przepisami działania. Czyli te czynności, o których Pan mówi, miały miejsce w miejscu ujawnienia. Czyli jak rozumiem, te czynności, o których Pan mówi, miały miejsce w miejscu ujawnienia cudzoziemców. Nie było mnie na miejscu zdarzenia, natomiast praktyka i procedury, które są prowadzone, wskazują, że prewencyjne sprawdzenie polega na obszukaniu zewnętrznych części i organoleptycznie ubrania w celu odnalezienia przedmiotów niebezpiecznych. Natomiast te czynności, o których Pan pyta, miały miejsce zapewne w placówce. Nie było mnie, jeszcze raz powtarzam, funkcjonariusze znają swoje zadania. Skoro nie otrzymałem informacji od dyżurnego operacyjnego placówki, iż te osoby nie posiadają żadnych obrażeń, takie sprawdzenie widocznie miało miejsce. No to czegoś nie rozumiem, bo wcześniej Pan powiedział, że najpierw się sprawdza takie prewencyjnie, czy na przykład nie mają niebezpiecznych przedmiotów. Tak. I to jest dokonywane dopiero w placówce, nie? Nie, powtórzę. Przed wprowadzeniem osoby do pojazdu dokonuje się organoleptycznie sprawdzenia zewnętrznego ubrania w celu ujawnienia przedmiotów zabronionych. Natomiast w związku z tym, że te osoby były przemoczone, ich stan psychologiczny wskazywał na to, że trzeba je przewieźć do placówki, żeby się nimi, kolokwialnie powiem, zaopiekować, zaopatrzyć te osoby. Trzeba było na pewno też sprawdzić, bo takie są procedury, czy posiadają lub nie, lub będą zgłaszały obrażenia, które posiadają, wewnętrzne lub zewnętrzne. Skoro nie zostało wezwane pogotowie na miejsce do placówki, takich obrażeń te osoby nie posiadają. Ja powtórzę, wydając wszelkie polecenia i przekazując informacje swojemu przełożonemu, bazowałem na informacji od mojego podwładnego, wobec którego nie miałem powodu, żeby wątpić w informację, którą dla mnie przekazuje. A dlaczego ci cudzoziemcy zostali zawróceni, dowiezieni na granicę w porze nocnej? Bo wspomniał Pan wcześniej, że tutaj w porze nocnej. Powiedział Pan wcześniej, że cudzoziemcy są niezwłocznie odwiezieni na granicę, kiedy nie ma okoliczności sprzeciwiających się temu. Dlaczego porą nocną? Bo no, tak na logikę to nie jest niezbyt dogodna pora. Wysoki Sądzie, odpowiadam. Funkcjonariusze Straży Granicznej realizują zapis
realizowali w tamtym czasie obowiązujący wówczas jako jedyny zapis dotyczący zawrócenia osób do linii granicy państwa. Gdyby te osoby nie wymagały opieki, zostałyby zawrócone do linii granicy niezwłocznie, na bieżąco. Te osoby, tak jak zeznałem przed Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim, tak, były gotowe do tej czynności dopiero o tej porze doby. Rozporządzenie, prawodawca nie wskazał w rozporządzeniu czasu ani dodatkowych wytycznych nie przekazał do realizacji. No tak, to konkretnie podjął decyzję o tej godzinie, tak? A to jest teraz? Kierownik zmiany. Jeżeli osoby już były zaopatrzone, osoby były wypoczęte, nie było żadnych innych przeciwwskazań, podjęto czynności służbowe. Straż Graniczna pełni służby w systemie całodobowym. Trzeba mieć też na uwadze, że sytuacja migracyjna, napływ migrantów, osób przybywających do Polski przez granicę zieloną, tak, był znaczny. My musimy realizować nasze czynności na bieżąco. Tak jak zeznałem dla Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, to było jedyne pomieszczenie w mojej placówce, które w sposób godny mogło zapewnić warunki do pobytu tych osób. Musiałem się spodziewać, kierownik zmiany, który realizował te czynności, również brał pod uwagę, że w każdej chwili ujawnimy kolejne osoby. Nie posiadam pomieszczeń takich, jakie funkcjonują na przykład w strzeżonych ośrodkach czy w centrach rejestracji i tak dalej. Musiałem, już mówię za moich funkcjonariuszy, tak, bo za to odpowiadam, zrealizować czynność na bieżąco, niezwłocznie, co oznacza bez zbędnej zwłoki. Przetrzymywanie tych osób byłoby czymś już nieuprawnionym. Mało tego, powtórzę, prawodawca nie wskazał, żeby można było postępować inaczej. Dodam, była to świeża nowa regulacja. Jeśli dobrze pamiętam, kilka lub kilkanaście dni wcześniej została ta regulacja wprowadzona do obrotu prawnego. Działaliśmy na podstawie prawa wówczas obowiązującego. Nie było towarzyszących wytycznych innych. Mój przełożony nie sprzeciwiał się takiemu stanowisku. To wszystko, co mam do powiedzenia, Wysoki Sądzie. Mogę oczywiście wyjaśnić. Ostatnie pytanie. A kto podjął decyzję odnośnie miejsca, które mają być przewiezieni cudzoziemcy? Decyzję o tym podejmują funkcjonariusze, którzy są kierowani do tego działania przez dyżurnego operacyjnego placówki lub kierownika zmiany, tak, w zależności od nazwy tej funkcji. Oni ustalają dogodne miejsce do realizacji tej czynności, dogodne ze względu na osoby, które są zawracane do linii granicy państwa. A czy mógłby pan rozszerzyć, co to znaczy dogodne? Oczywiście. Wysoki Sądzie, będę bazował na terenie, którym ja zarządzałem w tamtym czasie, tak, którym zarządza komendant placówki, co do zasady. 23 km linii granicy państwowej ochrania ją funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Narewce. 17 km linii granicy przebiega przez teren Puszczy Białowieskiej. Kolejny kilometr to jest linia biegnąca wzdłuż rzeki Narew granicznej. Kolejne 4 km są to rozlewiska i tereny bagniste. Zatem wybierają funkcjonariusze takie miejsce, gdzie jest bezpiecznie dla tych osób, gdzie jest stosunkowo blisko zlokalizowana po stronie Republiki Białoruś najbliższa miejscowość, gdzie nie ma terenów bagnistych, gdzie te osoby mogą bezpiecznie przebywać po stronie, drugiej strony granicy. Nie ma konkretnego, jednego wyznaczonego miejsca. To miejsce na bieżąco jest wybierane przez funkcjonariuszy. Jeżeli mają wątpliwość,
Konsultujący ze swoim przełożonym, a przełożonym funkcjonariuszy na służbie jest kierownik zmian. Ten, jeżeli ma wątpliwość, konsultuje to ze swoim, czyli komendantem placówki. W tym przypadku takiej konsultacji nie było. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Na tym etapie. A czy posiada pan wiedzę, dlaczego akurat to miejsce wybrano w tym przypadku? To, czy pan wie? No... Nie rozumiem pytania, proszę sprecyzować. Czy funkcjonariusze udzielili panu informacji, dlaczego akurat w tym dniu tych cudzoziemców wywieziono w to miejsce, w które ich wywieziono? Wysoki sądzie, funkcjonariusze mają powierzone określone zadania. Mają je realizować. Tak działa system w strukturze Straży Granicznej. Podlegają pod kierownika zmiany na służbie, kierownik zmiany pod komendanta placówki, jeśli chodzi o nazwę. W oczywisty sposób komendant placówki, podobnie zresztą jak kierownik jakiejkolwiek jednostki organizacyjnej w administracji publicznej, czy też jak sądzę prywatnej, nie realizuje bezpośrednio czynności. Tak też komendant placówki wykonuje swoje zadania poprzez funkcjonariuszy. Funkcjonariusze dokonują oceny sytuacji na bieżąco w rejonie granicy państwowej i podejmują działania. Po zakończeniu meldują. Jeszcze raz powtarzam. Jeżeli funkcjonariusz ma jakąkolwiek wątpliwość, konsultuje ze swoim przełożonym. Znaczy moje pytanie było bardzo konkretnie. Czy pan posiada wiedzę, czy w tym, dlaczego w danym przypadku podjęto taką decyzję? Pytanie jest bardzo proste. Ale proszę mnie zapytać jeszcze raz, przepraszam Wysoki Sądzie. Jaką decyzję? W jakim sensie? Decyzja odnośnie miejsca zostawienia tych cudzoziemców. Czy pan posiada wiedzę, dlaczego wybrano to konkretne miejsce? Wysoki Sądzie odpowiada. Polecenie było konkretne. Wykonać przepisy rozporządzenia. Zawrócić osoby do linii granicy państwa. Funkcjonariusze z wytycznych, które otrzymują na bieżąco w służbie, wiedzą, że ma być to miejsce takie, jak wcześniej wskazałem. Bezpieczne dla osób, które są zawracane do linii granicy państwa. Jakie miejsce? Ja, jako komendant wówczas, czy każdy komendant, jak sądzę, domyślam się, odpowiadam za swoją placówkę, tak? Kieruję tą placówką w taki, a nie inny sposób. Nie wskazywałem konkretnego miejsca, nie przekazywałem punktu GPS. Otrzymałem informację o zrealizowaniu zadania. Dziękuję, nie mam nic. Proszę mi powiedzieć, czy jakakolwiek dokumentacja z danymi tych osób pozostaje w placówce, jest sporządzana w placówce, czy jest to anonimowe działanie? Funkcjonariusze, którzy dokonywali tych czynności, sporządzili notatkę służbową, która została zarejestrowana w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez placówkę Straży Granicznej. Z tą notatką zapoznał się komendant w godzinach urzędowania. Ja oczywiście znałem tą sprawę, bowiem meldowano mi na bieżąco o tej sprawie. Jedyne co, to stwierdziłem, że notatka została sporządzona, czynności zostały wykonane i odnotowane. Pytamy o czas, który miał miejsce. Zgaduje się dane personalne osób, które zostały zamrożone na granicy. W tamtym czasie, Wysoki Sądzie, kiedy nie było jeszcze przepisów zawartych w ustawie o cudzoziemcach dotyczących wydania postanowienia o zawróceniu osoby do linii granicy państwa, prawodawca nie wskazał żadnych innych czynności, które należy dokonać z udziałem cudzoziemców. A w związku z tym te osoby nie były legitymowane, bowiem nie miał zamiaru organ, komendant placówki, żadnych innych czynności przeprowadzać, wszczynać jakiegokolwiek postępowania, do którego te dane osobowe byłyby niezbędne.
tym przypadku nie były te osoby legitymowane, ich dane osobowe w tym czasie nie były ustalone. Proszę powiedzieć, czy w czasie, kiedy osoby przebywały w pomieszczeniach, w tym przypadku osób zatrzymanych, czy na korytarzu do tych pomieszczeń światło jest włączone, wyłączone, jak tam było wyglądało? Wysoki Sądzie, w tym pomieszczeniu, w którym te osoby przebywały, jak również w każdym innym, w którym te osoby przebywały, światło nieuciążliwe dla osoby jest włączone. W tym konkretnym przypadku, w tym pomieszczeniu, które ma nazwę pomieszczenia dla osób zatrzymanych, były włączone specjalne żarówki, które mają osłony i które zapewniają dla funkcjonariusza możliwość prowadzenia nadzoru i zapewniają również możliwość bezpieczeństwa pobytu tej osoby w pomieszczeniu dla niej nieznanym. Zatem tak potwierdzam, światło na pewno było włączone, aczkolwiek nie było mnie na miejscu zdarzenia. Jednocześnie dodam, że sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim zapoznał mnie z materiałem wideo z nagrania z dnia tego zdarzenia. Stwierdzam, że światło było na pewno włączone. I na korytarzu, i w pokoju. Te pomieszczenia mają nazwę pokoi, kolokwialnie nazwane celami, natomiast nie jest to areszt. To jest pokój do pobytu osoby. Czy pan wie, że te osoby przebywały razem, czy były w oddzielnych pomieszczeniach? Z materiału wideo, który później się zapoznałem, widziałem, że te osoby były umieszczone każde osobno. A cele są jednoosobowe? Nie, cele są dwuosobowe, są dwa pomieszczenia do spania. Tak? Czy te pomieszczenia były zamknięte w czasie tego? Pomieszczenia, jak widziałem na filmie, były zamykane fizycznie, czy były zamykane na klucz i na zasuwę? Nie jestem w stanie, Wysoki Sądzie, odpowiedzieć. Tak jak wspomniałem wcześniej, podtrzymuję to zeznanie. Czy pan wie, co te osoby dostały do jedzenia? Zapewne tak. Ale czy co dostały? Co dostały? Tak. Placówka dysponowała w tamtym czasie wodą, dysponowała na pewno białym pieczywem, dysponowała herbatą. Na pewno dysponowaliśmy suchym prowiantem, tak? Suchym prowiantem też ukierunkowanym do wykorzystania przez cudzoziemców, którzy są muzułmanami, tak? Którzy nie spożywają wieprzowiny. To są nie jeszcze pytania? W tej czynności. Dziękuję, pan jest wolny. Panie Andrzeju, proszę poprosić drugiego świadka. To wszystko. Dziękuję bardzo. Mówię? Dobra. Tak. Dziękuję bardzo. You would like stay in Poland? Yeah, I will stay here. I want to work with Polandia. You can say your name? Hamidullah. Straż Graniczna ma prawo odmowy wykonania rozkazu niezgodnego z prawem. A jak pan sam widzi, z poprzedniej instancji wyrzucanie ludzi w lesie jest niezgodne z prawem, jest nielegalne, niewłaściwe. Nie zakwestionował przepisów rozporządzenia do tego momentu, one dalej są w biegu prawa. Czy wyrzucani Afgańczycy mieli dostęp do tłumacza? Proszę pana. Czy mieli dostęp do tłumacza? A proszę tak mi odpowiedzieć, ale, tak czy nie? Proszę pana, ja panu odpowiem, że rozporządzenie funkcjonuje, jest w obiegu prawnym, podobnie jak przepisy ustawy. Czy Afgańczycy wywożeni na Białoruś, których sprawa dzisiaj dotyczy, mieli dostęp do tłumacza? Skąd pan wie, co chcą tutaj ludzie zgłosić, nie wiem, Straży Granicznej, jeżeli nie wzywacie tłumacza do nich? Panie komendancie. Ja mam takie też pytanie osobiste. Czy pan równie jest odważny, prezentuje równie podobną odwagę cywilną w momencie, kiedy podejmuje pan decyzję albo bierze udział w wyrzucaniu ludzi na Białoruś? Czy po to pan zakładał mundur strażnika granicznego, żeby właśnie w takim czymś brać udział?
No, pan jest dziennikarzem, a pan nie rozumie, że są przepisy, które weszły, które przyjął... Ale to niech pan powie pan komendant. Jeżeli pan będzie, panie mecenasie, podejmował decyzję w sprawie wywózek, ja przyjdę do pana, umówię się na rozmowę i porozmawiam. Ale to jest człowiek, z którym bardzo chciałem porozmawiać. Ja pan już od dawna. Bo bardzo mnie interesuje, ile pushbacków do tej pory wykonano w państwa placówce. Ma pan w głowie tę liczbę, te dane? Czy uchodźcy, migranci, których państwo spotykacie w lesie i zatrzymujecie, mają dostęp do lekarza? Czy za każdym razem wzywacie lekarza? Skąd wiecie, jak się czują, jeżeli nie ma tłumacza? Do czego przyznawali się pana pracownicy? Jest pan w stanie odpowiedzieć na te pytania? Nic? Nie gryzie pana sumienie? Czy wie pan, ile osób umarło po stronie polskiej, też po stronie białoruskiej na skutek tych wywózek? Pana to nie wzrusza. Czy widzę, że odpowiedzi nie będzie? Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban Robi Raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki Wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. Dziękuję ekipie Patronite za Wasz diament w kategorii społeczne. To dla mnie wielkie wyróżnienie. A grono moich patronów tworzą Krystyna Lasota, Małgorzata Staszewska, Anna Pasikowska, Stanisław Hoeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Vanessa Stolarek, Piotr Szyndlarewicz, Paweł Gąsior, Dariusz, Jolanta, Błażej Marciniak, The Jacker Roslonek, Krzysztof Biniarz, Katka Mazurczak, Ania Pieńkowska, Piotr Sujka, Darek Łankowski, Beata Sujka, Kasia Skaki, Joanna Niebieszczańska, Gosia Walkowiak, Bożena Nowak, Anna Kopydłowska, Arkadiusz Malewicz, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Krzysztof Biniarz, Darek Łankowski, Bartłomiej Kropaczewski, Beata Danilewska, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Konrad Dybowski, Alina Bilińska-Solarz, Wioletta Chrost, Piotr Jędrychowski, Ewa Łabus, Marta Springer, Jacek i Anna Czernuszenko, Jolanta Malinowska, Dorota Ostrowska, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Alicja Kowalik, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, Jasu, Dawid Weisbrot, Radosław Rumian, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Kasia Skaki, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra, Piotr Nagłowski, Wiomi, Joanna Marciniak, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra, Anna Warchoł-Kęsicka, Arletta Myler, Marta Białobrzeska, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Arwo, Aleksandra Lipowska, Aleksandra Kaptacz-Włodarczyk, Wawrzyniec Mąkinia, Teresa, Marcin Pyżyk, Farea Feind, Daniel Siargi, Mira Ignatowicz, Paweł Semik, Natalia Borysławska, Patrice Senekal, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej, Anna, Gosia Adamczyk, Zibi Bak, Irma Czerwińska, Ewa Zwierzyńska, Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Tobi, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Anna, Małgorzata Szczykała, Iwona, Renata Bosińska, Agnieszka Grondas, Tomasz,
Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Beata Piechocińska, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Agnieszka Stankiewicz, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Aneta Nowicka, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Hanna Kotowska, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wioletta Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Ewa Femme, Marita Adamska, Paweł Stelmach, Anna Oryńska, Weronika Furchel, Marek Durski, Barbara B.P., Tomasz Czech, Karolina Gorecka, Magda Zielińska, Anna Smenda, Dorota Zerbst, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Krystyna Zdziechowska, Michał Kowalówka, Marek i Magda Storunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Czciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Anna Godlewska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Daniela Olszowa, Agata Bonenberg, Gosia Drost, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Anna Mrowiec, Wiesława Grecka, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję również tym, którzy na portalu Buy Coffee postawili mi symboliczną kawę, tym samym wspierając moje niezależne dziennikarstwo. A w taki sposób we wrześniu wsparli mnie Barbara Janusz, Agnieszka Tomczak, Leszek Kryński, Kamila Polak, Justyna Rochon, Jarosław Dębski, Regina Plewińska-Foryś, Barbara Pomorska, Agnieszka Zalewska, Urszula Rasmussen, Paulina Kazimierska, Joanna, Beata Łuczewska, Artur Zakrzewski, Bogusława Breś, Małgorzata Jary, Katarzyna Wójtowicz, Mirosław Ziętarski, Anna Tofik, Paweł Pliszka, Mariusz Buda, Marek Podsiadło, Anna Zdanowicz, Małgorzata Bagińska, Robert Cogiel, Andrzej Muciek, Marek Danieluk, Danuta Adamczewska-Królikowska, Milena Godlewska, Marcin, Beata Czeremszyńska, Anna Bałanda, Joanna Miozga, Tomasz Barczak, Jacek Moskwa, Marta, Leszek Bizoń, Jacek Koniaszewski, Przemek Pachówka, Agnieszka, Krystyna Lasota, Dorota Tomasiak, Aleksandra Huxley, Katarzyna Dudek, Kasia Katarzyna, Dorota Ziajska, Katarzyna Tatur, Marta Zawistowska-Krysztofik, Aniseta Drewing, Marzena Stachoń, Ewa Bogucka, Wiesława Chruścielska, Krzysztof Bujak, Elżbieta Szwarcbach, Marcin Terpiński, Edyta, Wojtek Czerwiński, Anna Śliwińska, Joanna Przewłocka, Agnieszka Filipowicz, Dorota Gabała, Agnieszka Parker, B.T., Katarzyna Puciłowska, Łukasz Kwiatkowski, Marlena Fatyga, Renata Berlin, Anna Radziszewska, Tomasz Suchowiejko, Anna Boruta, Adrian Hacia, Małgorzata Postawska, Marta, Piotr Smolarski, Halina Lechowicz, Marek Jeziorowski, Ewa Komosińska, Agnieszka J., Łukasz Downar, Maciek Tarmas, Asia Cyłuńczyk, Magdalena Pasek, Daria, Antoni Frykowski, Analityk, Damian Domagała, Joanna Miedzińska, Edyta Tracz, ABM, S, Anita Poddębniak, Sigismund, Ewa Klupsz, Barbara Pomorska, Jola Kukucz, Kacper Kurzeja, Wioleta Odolińska, Olga Tofiluk i Anna Domanowska. Wszystkim Wam również dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban Robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.